I to jest nakręcanie popytu. Bo w gruncie rzeczy my musimy nakręcać podaż, czyli ilość mieszkań na rynku, a nie ilość chętnych na ich zakup. Pani poseł, no to komu pomoże kredyt 0%? No, bankom i deweloperom, to jest Janusz prawda. Janusz Wojciechowski, szef gigantycznej firmy JW Construction, powiedział, że do głowy by mi nie przyszło, że Donald Tusk wyjdzie z takim programem. Muszę mu pogratulować. Może to i nawet zbyt duży ukłon w naszą stronę. Jeżeli nie ma odpowiedniej ilości towarów na rynku, a dopłacimy do ceny, to po prostu ceny wzrosną. I to jest prawo ekonomii niepodważalne. Natomiast my mówimy, że trzeba wesprzeć budowę mieszkań rękami samorządów. Czyli pani zdaniem, to powiedzmy krótko, to jest zły pomysł, który niczego nie rozwiąże, czy dobry pomysł, tylko nie wiem, nas na to nie stać. W mojej ocenie pomysł Donalda Tuska nakręci wzrost cen mieszkań w Polsce, niekoniecznie rozwiąże problem braku tych mieszkań na rynku.